Siemano, mam wszystkim tutaj popow w kolejnym materiale, w tym materiale omówię wam książkę Roka, cały ten rok przeczytałem ją całą. I jakby ktoś nie wiedział, jest to jeden ze sławniejszych youtuberów w Polsce. W tej książce, najpierw opowiem o swoich wrażeniach. W tej książce napotkałem na rzeczy, które wiedziałem, którym się interesowałem. Od razu wiedziałem, co znajdę w tej książce. Ta książka na tyle mnie wciągnęła, że przeczytałem ją w niecałe 2 miesiące z hakiem, czy 3. Książka opowiada o Remigiuszu Maciaszku, o tym, jak zaczął być youtuberem, o latach jego dzieciństwa, o tym, kim byli jego idole, do jakiej szkoły chodził, czego się uczył, czego się dowiedział w życiu, co stara się nam przekazywać w swoich materiałach. Można by powiedzieć jednym słowem, że ta książka to jest kilkadziesiąt godzin jego materiałów, jego pracy. Opowiada o tym, jak było kiedyś w jego mieście, o tym, że na przykład były kiedyś salony gier, do których się chodziło tak, jak się chodzi do kina czy do teatru. Jest to dosyć gruba książka, bo ma ponad, próbowałem nie skłamać, no powiedzmy prawie 300 stron. Jest to książka w twardym wydaniu, w twardej oprawie. Ja tak jeszcze, że powiem, lubię, bo jak widzicie, to nie jest książka, która się niszczy łatwo. Chociaż leży tu już bardzo długo u mnie na biurku. Ja bardzo długo też zabierałem się za stworzenie tego materiału, ponieważ dobór odpowiedniego odpowiedniej argumentacji dla tytułowego bohatera tej książki i tej postaci, którą widzicie na zdjęciu i którą być może znacie bądź nie znacie, poznacie lub nie, jest dosyć interesująca, bo on nawet opisuje to, jak działa YouTube, jak działa cała mechanika subskrypcji, wyświetleń, tego, czego zwykły laik będący na YouTubie nie jest w stanie się dowiedzieć, tego, czego nie dowiemy się z księgarni, ze starych książek z tamtych czasów. Dowiemy się o tym, jak jest teraz. Co teraz na YouTubie się dzieje, co mogłoby być inaczej, co mogłoby być zmienione. O tym, jak działa gaming, o tym, czym jest gaming. No nie wszyscy wiedzą, czym jest gaming, bo dla dużej ilości ludzi gaming to tylko gry komputerowe. To tylko siedzenie przed komputerem, tak jak ja do was teraz siedzę. Przed telefonem, gadam do telefonu.
Tak, dla tych ludzi to jest siedzenie tylko i wyłącznie przed komputerem, granie w gry, wbijanie kolejnych leveli, a ich rodzice twierdzą, że to im nic nie da. Rok przez lata pokazuje, i nie tylko rok, że można grać, vlogować, jeździć po świecie, zarabiać dosyć dobre pieniądze, móc napisać książkę i jeszcze przy tym spełniać się zawodowo. Ja szczerze powiem, że Roka podziwiam. Rok jest dla mnie takim swoistym wzorem. Każdy rozdział opisuje coś innego. Mam nadzieję, że kiedyś to ja napiszę taką twardą książkę i przeczytam co wam coś dwie rzeczy z tej książki. Jego filmy wyświetlono 400 milionów razy na YouTubie i poza YouTubem. Kanał Remigiusz Maciaszek na YouTubie jest jednym z największych fenomenów w polskim internecie przez ostatnie lata. Postać ta wywołała niezliczoną ilość kontrowersji. Fani i hejterzy za żarkę dyskutowali na temat pracy, rodziny i kariery Roka. Wielu chciałoby się dowiedzieć, jaki on jest w realu, czyli w świecie rzeczywistym, i jak odnosi tak ogromny sukces. Ta książka opowiada drogę Remigiusza Maciaszka Roka na szczyt od pracy na budowie poprzez prowadzenie wypożyczalni filmów. Więc no, on tak naprawdę robił wiele rzeczy. Wielu rzeczy się imał. Wielu rzeczy mogłem się dowiedzieć z tej książki. I za to z tego miejsca Remku dziękuję Ci. Mam nadzieję, że kiedyś podpiszesz mi się na kartce, którą będę sobie mógł tutaj włożyć. Podziwiam Twoje materiały, to co robisz. Jest to dla mnie coś wspaniałego, że mogłem przeczytać i zrecenzować Twoją książkę. Co prawda w krótkich, treściwych słowach, ale jednak mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy, uściśniemy sobie dłoń i jak to się mówi, wymienimy kilka zdań. Więc jeżeli nie przeczytaliście tej książki, to polecam. Naprawdę z całego serca polecam. Warto ją przeczytać, warto ją kupić. Nie kosztuje dużo, bo aż 40 zł. Znaczy aż. Tylko 40 zł. Jak za taką książkę, to naprawdę mało. Można ją kupić chociażby w Empiku albo znak.com.pl albo na kilku innych stronach. Podeślę wam kilka linków, gdzie ją można dostać. Więc co? Jeżeli nie czytaliście, bierzcie się do lektury. Jeżeli czytaliście, to podzielcie się swoimi doświadczeniami, opiniami pod tym filmem. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. See ya.